Ja? Spoko. Rozpływam się, gotuję. Białko mi się ścina. Normalnie, zajebiście. To co można tak robić? Wydaje mi się, że czarodzieje to jest jedna opcja grać na trzech czarodziejów. Że sześciu chyba nie ma sensu. Niby jest duży boost, te 65% AP, ale to jest tylko AP, to nie jest flat damage. A część postaci nawet tego AP nie zdąży wykorzystać, bo umrze do tego czasu, zanim im się ult naładuje. Mam wrażenie, że trzech czarodziejów jak najbardziej spoko, ale sześciu to nie ma sensu. Tak mi się wydaje przynajmniej. No bo nie wiem w jakim buildzie, może jakbym... Ale nie no, nie zagram. Osiłków. Czterech i sześciu czarodziei. Nie ma bata. Panie, co tak długo? Z Noblem może. Może. A, bym się skoczył pod prysznic. Oh my god. Może ci kolego ktoś pomoże. Ty, a w ogóle piraci to rewolwerowcy jednocześnie. Przynajmniej trzej. Jest to jakaś opcja. Czarodzieje z robotami. Roboty mają pasywkę, że roboty zaczynają ze 100% many. Nie wszystkie postacie. Piku, 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 pik. Piku, piku, pik. Piku, 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 pik. Piku, piku, pik. Co my tu mamy? Dajcie coś fajnego. Ari nie chce. Nie wiem. Przeszedł mi przez myśl rewolwerowo-piracki team. Tak jakoś patrzę na tego, mówię, a dobra, niech będzie. Krzysztofie, gratulacje. Też bym chciał. Nie no, roboty nie dają pasywki, że wszyscy zaczynają ze 100% many, tylko oni sami zaczynają z maną. W sensie, jak masz robota, to ten robot ma manę, ale nikt inny, no bez przesady. Problem tych postaci jest taki, że one są tragiczne. No dobra, spróbujmy. Mamy już jednego pirata. Teraz jeszcze tylko... Pike, Gangplank albo Miss Fortune. Aczkolwiek moja chęć do chodzenia w tych rewolwerowców jest spora i często to robię i jeszcze nigdy to się dobrze nie skończyło. Więc... Wielkich oczekiwań nie mam.
Nope. Dołączyli do złej strony mocy. Co tutaj mamy? Tu mamy rycerzy, tu mamy dzikich, jak zawsze, czy może jak zawsze, czarodzieje, mieszkańcy wojdy i asasyni. Przestałem móc ten skakać po ekranach. Tu mamy wszystkiego po trochu, chociaż tam chyba rewolwerowców widziałem, tutaj mamy rewolwerowców. Tutaj mamy rycerzy, tu mamy mieszkańców pustki. O nie! Zginął. Kropla z płaszczem do bani. Kropla Static Shift. Ja chyba nie chcę Static Shift, a tak myślę. Cylpol. Z pałką co mogę zrobić? A, mogę zrobić item do AS-u przecież. Tylko dałbym go tutaj. Ale niech będzie na razie tak. Najwyżej ludzka sprzedam i kupię ponownie. Toż to nie problem. Chłopaki, gwarantuję wam, że jak będziecie atakować bardziej sensownie jeden cel, to większe efekty i korzyści przyniesie. Oje, kurde, wygrała! Dwupoziomowa Tristana. Dobrze, baby. Sprzedamy, żeby to wyciągnąć, to damy tej. No i zróbmy tak. Może wreszcie uda mi się pójść w osiłków. Kto wie? Próbuję zrobić to tylko 50 raz. Czy Graźny powinien stać z tyłu? Mnie się pytasz? A czy uważasz, że gdybym myślał, że powinien, to bym go postawił z przodu? Taki, wiecie... A zresztą... Whatever! Bestia rośnie w siłę. Bestia rośnie w siłę. Bestia rośnie w siłę, nic więcej nie kupuję. Hej! Teraz musimy wygrać, żeby dostać 10 goldzik i dostać jeden odsetek. A jak nie wygramy, to będziemy myśleć. Co my tutaj mamy? Rycerze i coś tam? Wild? Mieszkańcy pustki, asasyni? Rewolwerowcy, asasyni? O nie! Triss! Wal w tego pajka! Spajka, czy kogoś tam. Uff, opanowane. Ta, czyli bierzemy na końcu, czyli mamy... Gdzie ja stoję? Tu stoję. A, kropelkę. Mieczyk. Gangplank. No, gangplank.
Jom. Dobra, nie będę mówił, co zrobiłem. Chciałem wylewelować się i kupić tego, a pomyliły mi się litery i zamiast tego zrelowowałem. Tym kurwa geniuszem po prostu. Oh my god! Dobra, brakuje nam ludzka. Póki co. Tyk! Aha, no tak, Kazik Kawija Gold Świat to pozdro 600. To zabite. O, yes. Było blisko, ale niestety nie siadło. Zabójców nie chcemy, zwiadowców nie chcemy. Nic z tego nie chcemy. Nic. Czy ja mogę coś sprzedać, żeby mieć 20 golda? Nie mogę. No to możemy iść na zwiady, bo to jedno samo zostało. Tutaj widzę asasynów, jakichś mistrzów mieczów, tych voidów, Tristany plus Knighti, asasyni. Asasyni rewolwerowcy. Tu widzę Garena, który bardzo skutecznie mnie zaraz zabije. A może jednak nie? Dobrze, chłopaki, dobrze, bardzo ładnie. Porobionet, brachu. Osiłek, rewolwerowiec, pirat. Mogę coś wyjąć? Chwilę. Co mogę wyjąć? Mogę wyjąć Gravesa. Dobra. Zdążę? Nie, nie zdążę. Niestety nie zdążyłem ich przestawić. Trudno się mówi. Ale mamy... To faktycznie wymieniłem se pirata na pirata. To faktycznie złożyłem tych piratów. Mateusz, ty pusty jełopie. Chłopie, jak cię kiedyś kopnę w krocze. Zazwyczaj tego nie robię, ale korci mnie. Pałka z tym daje nam co? Zapujący item. To nie bardzo. Czy ja chcę coś sprzedać za 2 golda? Chwilę, co mogę sprzedać? Rek'Sai'a. A, sprzedam. Będziemy mieli więcej pieniążków. Tris. I to tyle. Nie, nie chcę tracić tego. Czyli na razie tego pirata nie wykorzystam. Chyba, że osiłka zdejmę. Ale nie chcę osiłka zdejmować. Mogę przegrać, ale mogę też wygrać. Dobra. Zobaczmy. Ile warci ci piraci. I co ja jeszcze chcę Tris dać? Drugi item na atak speeda? Chwilę, ona... A może nie, na zasięg to nie ma sensu. Ty no, całkiem nieźle se poradziła. Jestem z niej zadowolony. Daj mnie goldzika, stary. Chwilę, to mój goldzik? A nie, to mój goldzik. O kurde.
No i co? Sejuani? Ale nie mam rycerzy mroźnych. Z Woliberem się może skombić. Dobra, weźmy ją na razie. Ale wylapniemy się w następnym. Ja na Euna mam konto. Jeżeli chodzi o oficjalny serwer. Chociaż jak byłem jeszcze młody i głupi, myślałem, że na Eunę jest dużo leszczy i przez tych leszczy przegrywam gierki, bo oni trołują. To chyba się przenosiłem też na Westa, aczkolwiek nie jestem pewien. Bestia rośnie w siłę. Teraz muszę sprzedać to za 3 golda. Sejuani chyba. Ty nawet dobrze sobie to radzi. O dziwo. A nie, nie muszę a nie, muszę, bo to się pojawia później. Ty, a ja to zebrałem w ogóle? Sam nie wiem. O, Czogata, a tak, Czogata bym chciał, no, na bank. Na bank, jak jestem pierwszy, to uda mi się, 100%. A może uda mi się? Chwilę, co ja chcę dać jej Infinity Blade'a? A co mogę sobie zrobić z tego i z tego? A, takie. Co mi zostało? O, Czogat. To wezmę Czogata w takim razie. Do osiłków. Co my tu mamy? Mamy osiłka, tak się składa. I tyle, co możemy ten. I teraz tak. Weźmiemy... tak, zrobimy, proszę. Tego pirata wypadałoby zamienić na innego pirata, a tym piratem jest... Aha, Miss Fortune, okej. I tak na dobrą sprawę to mam dwóch tych i brakuje mi jednego rewolwerowca. Ale problem może być w tym, że nie mam tego rewolwerowca w ogóle, bo jest nim kto? Lucian, którego nie trafiłem ani jednego, bo jednego sprzedałem, i Miss Fortune. O Jezu, jedyny, co... Ty, co oni są teraz napompowani? Aha, Lulu, okej. No tutaj kolega, widzę, lepiej mu trochę Tris siadła niż mi. Jesteś mam wrażonką. Gangplank. Poppy, nie. Wariat. Tu nic. Tu nic, tu nic, tu nic. Okej. Tu mamy osiłków. A tu mamy jednego biednego pajka pirata. Który nie robi totalnie nic prawdopodobnie. Not bad, not bad, not bad. Muszę przyznać. Tris Marigold ze spluwą Miss Fortune. No w sumie. W ogóle... Dobra, najpierw zróbmy ten, to co ważne, a później powiem co chciałem powiedzieć.
No naprawdę nic nie znajdę? O, dziękuję bardzo serdecznie panie Jakubie za 50 gwiazdek. A to co? A to te 50 gwiazdek. Dziękuję, dziękuję. Doceniam, doceniam. No i co ja mam zrobić? Chyba będę musiał zrobić nic. Dobra. Armor z tym... Nie daje nic specjalnego. Dobra, to dam ci miecz. Co mi to da? Ilekroć luk otrzymuje 200 obrażeń. A masz. A armor... Z tym daje item do disarma. Nie, nie chcę tego. Z tego można zrobić coś lepszego. Więc poczekamy. Aczkolwiek mogę dać wam to i to. To mi niczym nie szkodzi. A, ty już masz taki. A, to możesz w sumie mieć. Dobra, to jest nie najgorsze. Ta odporność na ten... Znowu asasyni! O, tych asasynów tyle, panie. O Jezu. Tutaj to chyba taki troszkę wpindol. Troszkę spory. Niestety. Matka jedyna przegapiłbym Triss. Czemu ja to szybko? Co tu jeszcze można kupić? Okazuje się, że nic. Chciałem wam coś powiedzieć i nie mogę się wyrobić. Czy my chcemy tego dodatkowego golda, czy my chcemy dodatkową postać? Wydaje mi się, że chcemy dodatkową postać. Ma to ciutkę większy sens. Aha, no to w sumie tak trochę niezbyt mądrze to zrobiłem. Z tymi itemami. A, już niech stoją. Posiłek. Lucek. Dobra, Pike, spadaj. O. Naprawdę? No muszę to kupić. Ale nie bardzo mam pomysł jak. To chociaż wezmę. Przecież tego też powinienem. Dobra, zrobimy tak. Zróbmy w ten sposób i dodajmy semiśka tutaj. Ile mam czasu? Mam sporo czasu. Okej. Kurde, no trochę brakuje. I znowu w ogóle walczę na tych asasynów, czy tyle typów ma tych asasynów? Ty, ja coś wziąłem? Kurwa, jakiegoś Kenena wziąłem! Tak, mogę sobie kłódką blokować, ale nie chcę. Tego robić zazwyczaj. Chociaż teraz przyznam się szczerze, że nie pomyślałem o tym. Tak. Fokt foktem. Próbujesz szczęścia? Nie próbuję. A może próbuję?
Dobra. A tak w ogóle to chciałem powiedzieć 3 godziny temu, że Beata mówiła, że ten pod odcinkami z tego jest dobry wylew w komentarzach. Że tam piszą chopy, ten męczą się i trudzą i wypisują jakieś bzdury, że oż ty kurwa myśleć nie umiesz, o kurwa twoje rozkminy są do dupy, o jak ty słabo grasz. Muszę sobie poczytać, bo ten brzmi to jak niezła beka. Więc jak komuś się nudzi i chce poszukać sobie darmowej rozrywki, to ten... to proponuję moje filmy, komentarze, zjechać na dół. Bo zapowiada się całkiem interesująco. Dobra, Adi nie wiem co ten item robi. Ilekroć wróg otrzymuje 200 obrażeń. Ja w ogóle tego nie widzę, żeby to działało. Mateuszku... takim tonem to sobie możesz mówić do tatusia, wiesz? Do mnie trzeba z szacunkiem. Jak nie szanujesz innych ludzi... to nie mój problem. Ale ja nie będę z tobą dyskutował. W takim wypadku. O, jak ta pindolnie teraz... O, dobra, zabili ją. Było blisko. To w ogóle ma tych asasynów? Ten koleś? Nope. To jest ten, nie? Co prawda nie widzę tu Lulu, ale chyba ten. Ty po co mi tu stoi ten Kenan? Halo, Mateusz, wake up. Fucking wake up. Mam wrażenie, że za dużo zacząłem patrzeć w tą część gry, a pomijam inne. Jak to i środek. Okej. Bombastic, fantastic. Nie chcę Dravena. Sejuani. Sejuani mogłaby być interesującą opcją. Zahartowana przez zimę. I moglibyśmy... Kurczę. Ale nie, nie dam rady. Nie ma jak. Znaczy teraz mogę ją dać. Dlaczego Ata? No, niech będzie. Jej zestaw itemów chyba był lepszy. Daje synergię rewolwerowców. Pięknie. A fakt, Triss tam była. I tak nie ma miejsca. Ty, a czemu nie mogę cię kupić? No, really? Trochę za mało damage'u. Dobra, sytuację może poprawić czwarty osiłek. I myślę, że trzeba by się iść w level. A że trzeba by iść w level. Tylko, że muszę iść w Blitzcranka.
No dobra, spróbujmy tego, tej opcji. Żeby Blitzcrank przyciągał na bok. No i zobaczymy, czy rewolwerowce z osiłkami dadzą sobie radę. No jeszcze jak byłaby ta wariatka Miss Fortune, to byliby piraci. Jeszcze jeden spod i mógłbym zrobić mroźnych też. Dzikich ewentualnie, no ale nie ma tu zbyt dużo możliwości kombinowania. No, wykluczenie rulu, gdyby nie to, że się odpaliła od razu, nie wiem z jakiego powodu, byłoby spoko. Ta Lulu, to ja nie wiem, dwóch ją klepało typów i ona żyje. Ekstra. Nope. Potrzebuję jakiegoś przedmiotu? Nie bardzo. Potrzebuję jakiejś postaci. Nie wiem, po co mi ta sedżułanie w sumie. Nie, to było bez sensu. Powinienem miecz wziąć. Gong, plong. A nie wrzucę tej sedżułanie, nie ma jak, gdzie mam bata? Chyba, że Skyle. To jeszcze ewentualnie. Powolną śmiercią. Mroźnie mieć żywiołów. O, czekaj. Oj, nie dobra. Chociaż nie dobra. Draven. Dobrze. Ale to chyba nie da rady. Chociaż, chociaż nawet dało, to jestem w szoku. W lekkim szoku jestem. Dobra, zobaczymy co tu się pojawi. Pojawi się nic, dobra. Out, out. Tu nic nie dostał. Zmiennokształtny demon imperialny, nie nic. Miś miecza, nie. Gnar, zwiadowca, gnar. Nope. Dobra, odbity to może być. Pewnie to zaraz sprzedamy. Nope. 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 Dobra, zaraz to sprzedamy. Ty, no wysekpicie chyba, kurwa, z tą Lulu. GG. Kurwa, no naprawdę jej nie zabili przez tyle czasu? Nie wierzę w to. Po prostu nie wierzę w to, że ta Lulu, nie wiem, ona jakaś nieśmiertelna była. Ja pintole.